szczęść Boże w tych godzinach wieczornych 25 stycznia. Witam z Jadłodajni imienia świętej Elżbiety. Za mną wojownicy Maryi stawiają rozmównicę świętego Józefa. Dlaczego rozmównica? Każdego dnia do Jadłodajni przybywa tutaj setki ludzi i coraz bardziej rozeznajemy, że osoby, które tu przychodzą, potrzebują rozmowy. Niedawno młody człowiek podszedł do mnie i wręcz krzyczy: siostro, błagam, pomóż mi pojednać się z Bogiem. 3 dni temu starsza osoba rzuciła mi się na szyję ze łzami i prosi, żebym mogła się wypłakać. Potrzebujemy takiego miejsca, gdzie osoby, które przeżywają jakiekolwiek trudności, miały możliwość usiąść przy stole, porozmawiać, wypowiedzieć się. Planujemy i rozeznajemy taką potrzebę, aby tutaj w Jadłodajni, witamy naszych chłopaków, tak, bardzo się cieszymy z ich obecności. Pragniemy, aby właśnie ta rozmównica świętego Józefa była pomocą dla wszystkich osób ubogich, bezdomnych, zagubionych, tracących sens życia, nawet tracących nadzieję życia. Dlaczego rozmównica świętego Józefa? To właśnie jest taka moja ulubiona ikona świętego Józefa. Przed światem wiele rzeczy jest zakryte, co dzieje się w sercu człowieka. Ta rozmównica ma pomóc osobom odnajdywać sens. Rozmowy, pomocy, pomoc kapłana, psychologiczna, prawnicza. Są to potrzeby, które rozeznajemy i wychodzimy naprzód. Dziękujemy wojownikom Maryi za wspaniałe serca, gotowe i otwarte. Proszę o modlitwę, aby ta rozmównica służyła pomocą najbardziej potrzebującym dzisiaj, tych, którzy przychodzą tutaj do Jadłodajni.